Bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej imprezy. Już nasi sportowcy przyzwyczaili nas do tych tytułów Mistrzostw Polski, akademickich Mistrzostw Polski, ale już nie tylko, bo i Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, czy medali olimpijskich. Serdecznie gratuluję dzisiaj nominowanym zwycięzcom i liczę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej radości, jeszcze więcej zadowolenia z naszych osiągnięć. Po sukcesie olimpijskim Dawida Tomali, który zdecydowanie podwyższył poprzeczkę, wydawało się, że ten rok będzie ciężki do przebicia. No i nasi sportowcy stanęli na wysokości zadania, bo rzeczywiście na wielu arenach pokazywali, że są w swoim fachu najlepsi, no i godnie reprezentowali AZS Politechniki Opolskiej. Trzeba powiedzieć, że zdominowały to rzeczywiście dyscypliny trzy, bo kajaki, koszykówka i lekkoatletyka. Z poszczególnymi jeszcze mniejszymi sukcesami, czy to w judo, trójboju siłowym, w pływaniu, w short tracku. Wielokrotnie gdzieś reprezentowaliśmy bardzo wysoki poziom zarówno na Mistrzostwach Polski Seniorów, czy imprezach międzynarodowych. Jesteśmy największym klubem uczelnianym AZS w Polsce na ten moment, bo mamy ponad 1200 członków. To wspaniałe uczucie tak naprawdę. Muszę podziękować tak naprawdę wszystkim, którzy tutaj byli, bo też naprawdę dzięki nim stałem na tej scenie, odbierałem tak ważną nagrodę jak nagroda najważniejszej osoby na tym balu. No jest mi niezmiernie miło. Uczelnia Politechnika Opolska tak naprawdę dzięki temu programowi Narodowej Reprezentacji Akademickiej daje mi szansę, żebym właśnie łączył karierę zawodową z nauką. To nie jest łatwe, no ale w życiu nikt nie mówił, że będzie łatwo, także ja lubię wyzwania i takiego się podjąłem. Lubię właśnie, jak są emocje, jak jest dużo kibiców na trybunach i też lubię pokazać się kibicom z jak najlepszej strony, przyciągnąć widownię, żeby przychodziła jak najwięcej osób, żeby było na trybunach. Po prostu kocham to, co robię tak naprawdę. To jest ciężka praca, no ale właśnie ciężka praca popłaca i przez to potem są osiągnięcia i też wszyscy są zadowoleni. No na pewno jestem dumna z mojego roku, który bardzo pomógł mi w zdobyciu tych głosów wszystkich i wsparcie, które mogłam liczyć o najbliższych. No jestem w sumie bardzo wyróżniona przez tych wszystkich tutaj naszych sportowców, którzy są bardzo utalentowani. Tutaj na Politechnice pierwszy raz w życiu spotkałam się z taką super pomocą ze strony wykładowców i uczelni, żeby pogodzić sport razem z uczelnią, więc naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona, bo tutaj jest mój pierwszy dopiero rok na uczelni. Wierzę, że to nie jest koniec, to jest dopiero początek, bo są bardzo bogate plany inwestycyjne. Również i to pan prezydent miasta Opola deklaruje swoje zaangażowanie, jak pan marszałek województwa. Chcemy tutaj wspólnie wybudować nową halę lekkoatletyczną, która ma się znaleźć na terenie drugiego kampusu. Na pewno to będzie bardzo dobre zaplecze do tego, aby kolejni lekkoatleci i nie tylko lekkoatleci, wychowankowie AZS-u Politechniki Opolskiej zdobywali kolejne medale.